Właśnie zakupiłem monitorki firmy JBL. LSR 305. Zobaczymy, jak to wygląda. Bardzo dobrze zapakowane. No właśnie coś takiego niedużego. Tak. Zakupiłem do tego kable. O. Tu taki jack stereo i taki. Z drugiej strony coś takiego. Takie dwa kable są potrzebne do uruchomienia tych monitorków. I zobaczymy potem, jak podłączymy, jak to podłączyć do mojego studia domowego. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Dziękuję. No mam już na stole te monitorki. Więc tak, podłączenie jest tutaj. Tu jest prąd. Kabel jest w zestawie. Jest razem. I każde zasilanie jest na każdy monitor oddzielnie. I trzeba dokupić sobie kabel. Każdy według własnej karty musi sobie dokupić, bo tutaj można kupić albo taki z tej strony jack. Ponoć to jest gorsze, tam podłączenie. Albo takie tutaj podłączenie. Coś takiego. I tu podłączamy. I z drugiej strony podłączamy do karty. Ja mam swoje EMU. I tam mam z drugiej strony wejście jackowe. Z tamtej strony musi być stereo jack. Albo jakieś inne stereo, też jakie kto ma wejście. Tu są, oryginalnie są zworki tutaj na 0 ustawione. I tutaj jest na minus 10. No ja się nie bawię na razie tymi zworkami. Zostawiam tak jak jest. Tu jest wejście, tu jest podłączenie, start w zasadzie sprzętu. Więc przesuwamy w tą stronę. Włączamy. Start, za chwilę powinno się światełko zapalić. No ja tutaj teraz potencjometr zrobiłem sobie tam na 6. Tam już jest na 6. Ustawienie. I możemy sobie teraz słuchać już. Aha, i teraz jeszcze tak, ustawiamy to w ten sposób, że powinien być trójkąt do uszu. Ja mam trochę za nisko monitorki, no coś będę musiał potem pokombinować. No i możemy coś puścić. No i mam taki utwór, no, który miałem ostatnio na tapecie. Robiłem go z myślą o moich młodzieńczych latach. Lata 70. Może to nie jest utwór z mojej bajki, ale coś tam. Ciebie do czasów, gdy poznałem Ciebie.
No i tak chcę na koniec powiedzieć, że no tutaj jeszcze jest do wiele do zrobienia, bo może by trzeba było zaślepić trochę z tyłu te wyloty. Bo jak nie ma tutaj miejsca na to, żeby móc odstawić te głośniczki. No i tutaj jeszcze może podstawki by się przydały jakieś takie. No, trzeba też o tym pomyśleć. I no i chyba to był. No, aha, w ogóle jestem na końcu, no jestem. Jest jakoś po prostu powalająca. Naprawdę chwilę, tylko kilka utworów słuchałem, jest po prostu rewelacja.